Mod 21 jest odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa na rzecz ekologii. Tak jak w motoryzacji dziś odchodzimy od silników spalinowych, tak w budownictwie zaczynamy stosować materiały ekologiczne, które wytwarzają ujemny ślad węglowy lub są obojętne dla środowiska. Drewno jest doskonałym tego przykładem. Mod 21. Ta nazwa się pojawiła bardzo wcześnie. Znaczy, najpierw się pojawiła cyfra 21 i się zastanawialiśmy, na ile to jest cyfra, na ile to jest liczba, co to znaczy. Wiadomo było, że to jest symbol teraźniejszości przede wszystkim. Cała reszta wydawała się oczywista, ponieważ czuliśmy, że bardzo mało nazw na rynku akcentuje jednak, zawłaszcza sobie budownictwo modułowe i słowo moduł jako taki. Stwierdziliśmy, nie no, come on, znaczy to musimy to zrobić. Sukces w budownictwie modułowym polega na tym w Europie Zachodniej, że bardzo liczy się czas. Czas to pieniądz. Podstawa technologii budownictwa modułowego ma tą zaletę, że możemy budynki bardzo szybko zbudować i tak samo bardzo szybko znowuż przenieść na inne miejsce. Jakość. W fabryce uzyskujemy całkiem inną jakość, dużo, dużo lepszą. Procesy są kontrolowane. To jest bardzo duży plus. Mod, moduły. Mod, modny, nowoczesny, 21, XXI wiek, coś, co jest bardzo nowoczesne, coś, co wiąże się z rewolucją przemysłową, coś, co wiąże się z ekologią, bo XXI wiek to jest wiekiem, gdzie ludzie, społeczeństwo dostrzegli, jak ważna jest ekologia, jak ważna jest przyszłość następnych pokoleń. Tam jest to coś, co kojarzy się z matematyką. Są to matematyczne rzeczy, a myśmy chcieli zaznaczyć w tej nazwie rodzaj kontrolowalnego procesu, przekładalności, mobilności, że możesz to dowolnie zestawiać. Mod 21 to jest firma startupowa. W ciągu roku w naszej fabryce, którą dziś budujemy, jesteśmy w stanie wyprodukować już w tym pierwszym stepie około 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Mod 21 planuje zatrudnić w Toruniu około, w pierwszym etapie około 150 ludzi. Do tego chcemy zatrudnić około 25 ludzi w Niemczech. W drugim etapie następne 150 ludzi, które zajmie się produkcją. Budownictwo prefabrykowane w Polsce kojarzy się z wielką płytą, z betonem, czyli z czymś takim bardzo negatywnym. Beton jest czymś obcym. Bywa fascynujący, ale jest obcy, jest inny, jest zimny, nie jest nasz. Drewno jest gdzieś czymś, co ty dotykasz i jest to twór bardziej organiczny. Będziemy podążać za trendami. Nie wiem, co będziemy robić za 10 lat, ale jestem przekonany, że na pewno będziemy szukać rozwiązań, materiałów, systemów produkcji i produktów, które będą w tym czasie ważne dla ludzi, dla naszych klientów.